Witam Was serdecznie. Dzisiaj powiem Wam parę słów na temat bardzo fajnego produktu, który się nazywa High Fiber. Wygląda on w ten sposób. Bardzo fajny jest w użytku, właśnie sobie go popijam. To jest taki koktajl do picia, który jest bardzo smaczny, o tym Wam za momencik powiem. Do czego się przydaje? Do czego go możemy wykorzystać, jakie są jego właściwości, jaki jest jego skład i co to właściwie takiego jest. Króciutko sobie o tym dzisiaj powiemy. Trochę się skupię na składzie, na tym, jakie ma znaczenie też w organizmie w ogóle błonnik, bo jeżeli chodzi o high fiber, to jest właśnie przede wszystkim błonnik, chociaż nie tylko, chociaż nie tylko. I przybliżę Wam króciuteńko właśnie jego działanie, skład, to jak go można wykorzystać, jak połączyć z innymi produktami. W tym wykładzie posłużę się prezentacją przygotowaną przez Coral Club i jeżeli chcecie skorzystać z tej prezentacji, ona jest ogólnodostępna. Można ją pobrać na stronie przedstawicielstwa niemieckiego w zakładce literatura i jeżeli będziecie zainteresowani, że tak powiem, szerszym doczytaniem na temat high fiber, czy właściwie w postaci pisanej otrzymania tego wykładu, to możecie jak najbardziej z tej prezentacji skorzystać. Jeżeli macie numer klubowy, można się zalogować na stronie przedstawicielstwa niemieckiego i z tej prezentacji skorzystać. Więc jeżeli chodzi o sam high fiber, to jest właśnie przede wszystkim zrównoważone źródło błonnika pokarmowego i on ma taki bardzo fajny, wyrazisty smak owocowy, tak? I bardzo się przydaje między innymi na głodówce czasami, jak ktoś ma problem z wypiciem glinki na kolowodzie. Też jest bardzo przydatny, o czym powiem później. Kilka słów na temat w ogóle tego, do czego nam jest potrzebny błonnik. Zobaczcie, jak my się w tej chwili bardzo często odżywiamy. Zamiast korzystać z naturalnych substancji odżywczych, naturalnych składników odżywczych, bardzo często właśnie korzystamy z żywności przetworzonej, bardzo często wysoko przetworzonej. I tego błonnika najnormalniej w świecie po prostu w diecie brakuje. Im bardziej żywność jest przetworzona, im bardziej dany człowiek korzysta właśnie z tych takich śmieciowych posiłków, tak, typu pizza, hamburgery, frytki, typu słodycze, ale też tłuste potrawy, to trzeba mieć na uwadze to, że w tej diecie tego błonnika jest bardzo mało. Co to w ogóle takiego jest ten błonnik? To jest takie włókno roślin, które jest normalnie nietrawione jakby przez nasz organizm, tak? To są takie niestrawialne części roślin i one są nam potrzebne do tego, między innymi, żeby regulować pracę układu pokarmowego, regulować florę bakteryjną jelit, ale też ułatwia między innymi przesuwanie się treści pokarmowej. Jeżeli chodzi o rodzaje błonników, to mamy jakby takie dwa główne rodzaje błonników. Pierwszy to jest błonnik nierozpuszczalny, a drugi to jest błonnik rozpuszczalny. I jeżeli chodzi o błonnik nierozpuszczalny, to jest błonnik, który znajduje się jakby to najprościej powiedzieć, w otoczkach roślin, czyli na przykład w skórce jabłka, w otoczkach ziaren zbóż na przykład. To są wszystkie te takie twarde łupinki, twarde otoczki komórek i one są niestrawialne przez nasz organizm, tak. Bardzo często właśnie te niestrawialne cząstki znajdują się w jakby opakowaniach naszych roślinek, tak? Natomiast ten błonnik rozpuszczalny z kolei znajduje się w środku roślin, czyli we wnętrzu komórek roślin. Oczywiście mówimy tutaj o świeżych i surowych warzywach i owocach, bo to jest bardzo, bardzo istotne. I teraz, jeżeli chodzi o niedobór błonnika,
co takiego się dzieje w naszym organizmie, jeżeli tego błonnika mamy za mało, bądź go nie mamy prawie w ogóle. A on jest bardzo, bardzo istotny do tego, żeby nasze jelita, nasz układ pokarmowy, nasza wątroba, żołądek pracowały w porządku, tak? Jeżeli mamy niedobory błonnika, przede wszystkim się też przejadamy, bo błonnik też wpływa na to, że ogranicza jakby nasz apetyt, dlatego że powoduje uczucie sytości. Z racji tego, że on tworzy się w taką masę żelową w połączeniu z wodą i po prostu wypełnia między innymi nasz żołądek, tak? Czyli automatycznie zmniejsza uczucie głodu, więc sprzyja temu, żebyśmy się po prostu nie przejadali. Wpływa na to, żeby zmniejszyć niedobór witamin, minerałów i w organizmie, dlatego że między innymi high fiber, jak wam później powiem, w składzie ma dość dużo różnych substancji, między innymi minerałów, które właśnie bardzo wpływają bardzo dobrze na kondycję naszego organizmu. Też ogranicza jakby wchłanianie cukrów w organizmie. Także to też jest bardzo ważne. Jeżeli tego błonnika mamy za mało, to automatycznie może to doprowadzić do tego, że wzrośnie nam poziom cukru we krwi. No i to się wiąże z wahaniami wagi, tak? Czyli jeżeli mamy ograniczone wchłanianie cukru, ograniczone wchłanianie tłuszczu, na co też wpływa błonnik, i mamy wilczy apetyt, no to o dodatkowe kilogramy, że tak powiem, nie jest trudno, tak? Jeżeli brakuje nam tego błonnika, też pojawiają się problemy w ogóle z trawieniem, z wydalaniem, dlatego że mamy nieodpowiednią perystaltykę jelit. Te jelita są jakby takie, wiecie, leniwe, nie do końca chcą się poruszać i automatycznie te treści pokarmowe nie zalegają w tych jelitach, tak? Zamiast usuwać je na bieżąco i czyścić je na bieżąco, to po prostu sobie tam leżą i gniją, tak? Jeżeli sobie leżą i gniją, to automatycznie wpływa to na to, że też w naszym organizmie gromadzą się toksyny, między innymi to gromadzą się też metale ciężkie, dlatego że też w ogóle w pożywieniu mamy w tej chwili bardzo dużo chemii, w powietrzu mamy bardzo dużo chemii, więc trudno jest naszym organizmom te wszystkie toksyny wyrzucić. Jeżeli tego błonnika nam też brakuje, to automatycznie pozbawiamy nasz organizm możliwości wyrzucania po prostu tych zbędnych składników odżywczych. Jeżeli brakuje nam błonnika, też bardzo często to wpływa na podniesiony poziom cholesterolu, o czym później powiem, jak będę mówić troszeczkę o składzie high fiber. Dlaczego właśnie to on wpływa między innymi na to, że ten poziom cholesterolu się zmniejsza? No i jeżeli, słuchajcie, mamy bardzo mocno zatoksyniony organizm, mamy niedrożne jelita, mamy nieszczelne często jelita, problemy z tym trawieniem, to wtedy bardzo prosto jest o wariację układu nerwowego. Dlaczego? Dlatego, że nasze jelita to jest jakby drugi mózg, tak? Czyli jeżeli mamy te jelita brudne, zanieczyszczone, oblepione jakimiś masami kałowymi, to wtedy po pierwsze nie wchłaniają nam się ani składniki odżywcze, ani minerały, ani nie produkują się też witaminy, bo nasz organizm większość witamin, jeżeli ma czyste jelita, oczywiście potrafi wyprodukować, tak? Ale oprócz tego jelita mają taką zdolność do produkowania hormonu szczęścia. Jeżeli są za to zanieczyszczone, brudne, brakuje tego błonnika, no to niestety ten hormon szczęścia też się nie produkuje. Więc to wpływa bardzo z kolei na nasze samopoczucie psychiczne, tak? Więc pamiętajcie, jeżeli są problemy z jakimiś depresjami, z jakimiś spadkami naszego funkcjonowania emocjonalnego, to warto też się przyjrzeć na to, w jakim stanie mamy po prostu nasze jelita, tak? No i teraz, moi kochani, jeżeli żywimy się właśnie żywnością przetworzoną, bazujemy na fast foodach, no to prawdopodobieństwo, że tego błonnika nam brakuje, jest bardzo, bardzo, bardzo wysokie. I teraz dlaczego? Jeżeli chodzi o w ogóle niedobory błonnika, to pamiętajcie, że ono jest głównie spowodowane tym, że jemy za mało warzyw i owoców bogatych w błonnik, a oprócz tego, nawet jeśli jemy te owoce i warzywa, to mamy tendencję do tego, żeby je obierać ze skórki, tak? Na przykład jabłka, co też jest w niektórych przypadkach zasadne, bo jeżeli kupujemy jabłka, które są nasączone różnymi chemikaliami na skórce, to po prostu tą skórkę ściągamy, tak? Zawsze mniej troszkę chemii. Ale z drugiej strony, z kolei tego błonnika jest dużo mniej, dlatego że, tak jak Wam mówiłam wcześniej, on w dużej mierze, zwłaszcza ten nierozpuszczalny, znajduje się po prostu w skórkach roślin, tak?
Czyli jeżeli obieramy nasze roślinki z takich skorupek, tak, no to wtedy no, tego błonnika nam może brakować. Jeżeli chodzi o owoce i warzywa, to przede wszystkim muszą być one dobrej jakości, a wiecie dobrze, że w tej chwili zdobyć owoce i warzywa dobrej jakości, zwłaszcza poza sezonem, to też czasem niemalże graniczy z cudem, tak, bo te warzywa i owoce są raz dość długo przechowywane, a dwa bardzo często często nawożone, bardzo często konserwowane różnymi chemicznymi substancjami, więc po prostu no, mamy z tym błonnikiem dość duży problem. Oprócz tego bardzo dużo w błonnikach też znajduje się w kaszach. Ale też nie zawsze, nie każdy kaszę lubi i chce się tymi kaszami żywić. Więc jeżeli unikamy kasz, bazujemy głównie, nie wiem, na przykład na ziemniakach, no to też mamy ograniczone to spożycie błonnika. I oprócz tego błonnik też jest we wszystkich nasionkach takich orzechowatych. Z tym, że też trzeba pamiętać, że jeżeli korzystamy z tego źródła błonnika, to wszystkie orzechy, niezależnie od tego, jakie one są, mają po prostu dużo kalorii. Więc jeżeli chcemy sobie zadbać o naszą wagę, tak, to niekoniecznie błonnik z orzechów i będzie dobrym rozwiązaniem, tak. No i co spowoduje niedobór błonnika w diecie? Jeżeli korzystamy na przykład z diet wysokobiałkowych, które z nadania, tak, mają bardzo mało owoców i warzyw w swojej diecie, to automatycznie tego błonnika nam będzie brakowało. Więc trzeba się skupić na tym, jak też wygląda nasza dieta, bo to też ma dość istotne znaczenie. Jeżeli zjadamy dużo białka, dużo mięs, zwłaszcza takich smażonych, tak, dużo nabiału, to też trzeba brać pod uwagę to, że po prostu będziemy mieć tego niedobory błonnika. I zaznaczam jeszcze raz, błonnik znajduje się właśnie w surowych roślinach, tak? To nie są zwierzęta, więc trzeba mieć to na uwadze. I teraz tak, jeżeli mamy niedobory błonnika, to jak to wygląda? Przede wszystkim może nam się zaburzać właściwa flora jelitowa, bo błonnik bardzo wpływa na to, żeby to utrzymywać. Mogą być właśnie skoki cukru, mogą być bóle głowy, mogą być problemy skórne z racji tego, że jeżeli brakuje nam błonnika, nie są usuwane z naszego organizmu toksyny. Jeżeli nie mamy usuwanych na bieżąco toksyn, bardzo często organizm pakuje je w układ limfatyczny, a z układu limfatycznego wyrzuca na skórę, tak? Czyli jeżeli już mamy, że tak powiem, przesyt w jelitach tych wszystkich substancji toksycznych, no to wcześniej czy później znajdzie to odzwierciedlenie w naszym wyglądzie, w naszej skórze między innymi. Też się bardzo często będą pojawiać w ogóle problemy z jelitami typu na przykład zaparcia, tak, typu bóle brzucha. Jeżeli takie rzeczy się pojawiają, to też trzeba już zwrócić uwagę na to, to już jest bardzo wyraźny dzwoneczek, że z tymi naszymi jelitami coś jest nie w porządku, tak? I pamiętajcie, że czasami jest tak, że zawartość błonnika w naszym organizmie też zmniejsza się z wiekiem. Często się zdarza, że starsi ludzie nawet mają problemy z możliwością pogryzienia pokarmu, więc często na przykład unikają już owoców i warzyw surowych, bo po prostu najnormalniej w świecie trudno im jest to po prostu pogryźć, tak? Więc trzeba wtedy ten błonnik po prostu uzupełniać. Pamiętajcie, że błonnika nie zastąpi nic. On przede wszystkim wyrównuje florę, właściwą florę jelitową. Oprócz tego stymuluje jakby perystaltykę jelit, tak? Czyli ten ruch jelit, który pomaga przesuwać się pokarmu. W związku z tym, że ma takie działanie, że pokarm, który zjadamy, nie zalega za długo w naszym układzie pokarmowym, to też pomaga na to, żeby usuwać toksyny z organizmu i wpływa na to, żeby te toksyny po prostu się dobrze usuwały. Oprócz tego usuwa taki nadmiar złego cholesterolu,
A cholesterol, produkcja cholesterolu też się zwiększa wtedy, kiedy w naszym organizmie coś jest nie w porządku. Wtedy organizm, żeby się, że tak powiem, ratować, też powoduje nadprodukcję tego cholesterolu, tak? No i zwiększa procesy metaboliczne naszego organizmu, błonnik. Więc jeżeli go mamy w odpowiedniej ilości, to pamiętajcie, że będzie bardzo fajnie wpływał na kondycję naszego organizmu. Oprócz tego spożywanie błonnika regularne chroni przed skokami cukru we krwi. Pomaga też kontrolować masę ciała z uwagi na to, jak wspominałam wcześniej, że po prostu wpływa na to, że mamy kontrolę nad naszym apetytem, tak? Czyli pomaga w tym nam sobie, z tym nam sobie poradzić. I teraz, jeżeli chodzi o dawkę tego błonnika, to jeżeli spożywamy 20 gramów dziennie, to jest taka dawka zalecana, to wtedy wpływa to znacznie na zmniejszenie się ryzyka chorób i na prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Jeżeli spożywamy tego błonnika do 25 gramów dziennie, to wtedy badania podają, że zmniejsza się ryzyko chorób układu krwionośnego i oddechowego o 22% aż, a jeżeli chodzi o choroby zakaźne, to nawet podają, że jest to od 24% do aż 56%, jeżeli mamy bogatą dietę w błonnik. I jeżeli chodzi o funkcjonowanie, to poprawia na przykład funkcjonowanie też osób, które mają problemy z cukrzycą, tak? I zmniejsza też zapadalność na tą chorobę. Jak wynika z analizy prowadzonych w 23 krajach na przełomie 1966 roku do 2014 roku, błonnik pomaga właśnie zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu drugiego. Więc pamiętajcie o tym, że ten błonnik jest bardzo ważny. No i słuchajcie, jak podaje British Medical Journal, każde 10 gramów błonnika dziennie zmniejsza ryzyko raka jelita grubego aż o 10%. Więc zobaczcie, jaka to jest po prostu moc, tak? Dobrze. Więc popatrzcie, błonnik odpowiada za nasze zdrowie, za wigor, za młodość, no i za piękno. Piękno dlatego, że właśnie usuwa toksyny między innymi, tak? Dobra, pamiętajcie o tym też, że jeżeli spożywamy błonnik, to trzeba zadbać też o właściwą ilość wody, bo sam błonnik to jest trochę za mało, bo on będzie zwiększał perystaltykę jelit, ale jeżeli też nie mamy wody i nie mamy tej substancji, która, że tak powiem, rozmiękcza te nasze treści pokarmowe, no to też trudno o to, żeby sam błonnik zadziałał. Więc woda, woda, woda w każdym przypadku, w błonniku też, tak? Jak działa właśnie taki błonnik? Ja Wam postaram się pokazać, otworzę ten moje opakowanie. To jest taki, nie widzę kamery tutaj. To jest taki proszek. Na szklankę daje się jedną miarkę i to jest proszek różnych substancji, które ma różne substancje i po prostu jedną miarkę daje się na przykład do szklanki wody, albo można też go wykorzystać na przykład do jogurtu na noc i wtedy bardzo fajnie reguluje florę bakteryjną. Można sobie przez ten taki koktajl wypić. Natomiast co on powoduje? On się wiąże w taki żel i w żołądku. Tutaj popatrzcie, mam chwilę temu zrobione i zobaczcie, to się już troszeczkę zawiązało na dole. Widzicie? Sok jest u góry, a na dole się nam robi właśnie taka żelowa masa, tak? Dlatego właśnie te substancje wypełniają nasz między innymi żołądek i to zmniejsza uczucie jakby sytości, tak? Zwiększa uczucie sytości, zmniejsza apetyt. Chciałam Wam powiedzieć. Błonnik to jest samozdrowie. Samozdrowie, dlatego że po prostu on funkcjonuje w naturalnych składnikach. I naturalne piękno ze względu na właśnie to, że na skórze wszystko widać, tak? Co się dzieje w naszym organizmie. No i wymarzona figura z racji tego, że właśnie wpływa na jakby ograniczenie naszego apetytu.
No i jeżeli chodzi o sam high fiber, on ma bardzo ciekawy skład i tych składników w sobie ma dość dużo i bardzo różnych. Dlatego bardzo fajnie właśnie wpływa na nasze funkcjonowanie, a poza tym jest bardzo fajny w stosowaniu, bo jest po prostu smaczny i prosty do przygotowania. A do tego ma tylko 25 kalorii cała szklanka, więc warto, tak. No i teraz co zawiera high fiber? Zawiera błonnik rozpuszczalny, błonnik właśnie nierozpuszczalny, zawiera glutaminę, nie mylić z glutaminionem sodu, bo mi się to już zdarzyło, że jak jedna z pani popatrzyła na skład i zobaczyła glutaminę, matko, to jest jakieś chemiczne coś, ja nie będę tego pić, a co to jest glutamina, to wam zaraz powiem. Zawiera sok z aloesu, który ma tutaj bardzo istotne znaczenie i zawiera naturalne aromaty też owocowe i słodzone jest też słodzikiem naturalnym, więc nie ma obawy o to, że cokolwiek chemicznego wam tutaj się dostanie do organizmu, tak? No i jeżeli chodzi o błonnik rozpuszczalny, jakie ma działania? Przede wszystkim chroni wonę śluzową żołądka i jelit. Więc jeżeli ktoś ma problemy, na przykład z refluksem, ma problemy z błoną śluzową żołądka, czy zaburzoną florę bakteryjną jelit, a w tym też zaburzoną śluzówkę, bo to jedno z drugim się łączy, to właśnie ten błonnik jest bardzo, bardzo istotny. Ułatwia usuwanie toksyn z organizmu. No i zapewnia uczucie sytości, o czym wam już kilkakrotnie mówiłam. No i jeżeli chodzi o sam high fiber, to błonnik jest na bazie błonnika jabłkowego i pektyny. Znajduje się tam też guma guar, guma arabska, glukomanan, to jest też bardzo fajna substancja, o której wam powiem za momencik, i inulina, która też ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Jeżeli chodzi o sam błonnik jabłkowy, to i pektynę. Jakie on ma znaczenie? Przede wszystkim w naturalny sposób właśnie wpływa na zmniejszenie apetytu, co wpływa na kontrolowanie wagi ciała, tak? Czyli jeżeli jesteśmy na kuracji odchudzającej, to warto sobie sięgnąć po high fiber, tak? Pomaga właśnie normalizować poziom cholesterolu między innymi. Poprawia ten stan tej mikroflory w naszych jelitach, tej prawidłowej flory bakteryjnej przede wszystkim, no i pozytywnie wpływa na przemiany materii. I jeżeli chodzi o pektynę, to ona z kolei stabilizuje metabolizm, obniża też cholesterol, poprawia krążenie obwodowe i motorykę jelit, czyli tą perystaltykę. Ja zawsze mam problem, żeby to właściwie wypowiedzieć. I też pamiętajcie, że wspomaga usuwanie metali ciężkich między innymi z organizmu, ale też pestycydów i innych szkodliwych substancji, więc to jest bardzo, bardzo fajny składnik. Kolejnym składnikiem jest inulina. Inulina to jest węglowodan. Jeżeli chodzi o samą inulinę, ona jest pozyskiwana z różnych korzeni i bulw roślin. Jeżeli chodzi o high fiber, to w high fiberze mamy tą inulinę pozyskiwaną z korzeni cykorii. I co ona ma właściwości, tak? Przede wszystkim jest pożywką właśnie do tej właściwej flory bakteryjnej jelit. Oprócz tego poprawia metabolizm węglowodanów i tłuszcze, więc jeżeli ktoś ma problem na przykład z wchłanianiem tłuszczy, to inulina pomaga po prostu to normalizować, tak? Oprócz tego właśnie ma takie działanie, że normalizuje poziom cukru we krwi. Aktywuje też ten proces spalania w ogóle tłuszczu przez nasz organizm i zapobiega też odkładaniu się blaszek miażdżycowych. Czyli zobaczcie, jeżeli ktoś ma też problemy z układem krwionośnym, słabe żyły, te żyły są niedrożne, to też inulina będzie miała taki wpływ na to, żeby po prostu tą przypadłość niwelować, tak? No i bardzo pozytywnie też wpływa w ogóle na funkcjonowanie wątroby, a tym samym normalizuje procesy trawienne. Kolejnym składnikiem jest ten właśnie glukomanan. To jest bardzo, bardzo fajny produkt. On absorbuje właśnie część tłuszczu i też spowalnia proces wchłaniania tłuszczu. Czyli jeżeli ktoś lubi tłusto, tłuszcz jest oczywiście zdrowy pod warunkiem, że dobry, tak? Ale też oczywiście w nadmiarze też nic nie jest dobre. Więc jeżeli ktoś objada się tym niewłaściwym też tłuszczem, no to warto sobie sięgnąć po high fiber, który zawiera ten glukomana.
które ograniczy właśnie wchłanianie tych tłuszczów, nadmiaru tych tłuszczów, tak? A oprócz tego pochłania właśnie wodę, co jakby wspomagało proces pęcznienia, a tym samym zapewnia uczucie sytości, tak? No i też normalizuje poziom cukru we krwi. Jeżeli chodzi o sam glukomanan, to on jest w hejfiberze pozyskiwany z kolei z japońskiej rośliny, które się nazywa dziwidło wiera. I on właśnie między innymi kontroluje apetyt i kontroluje ilość, poziom cukru we krwi. Dobrze, i teraz błonnik nierozpuszczalny. W hejfiberze to jest pozyskiwany z celulozy i z otrębów ryżowych. I on między innymi aktywuje motorykę jelit, oczyszcza ściany jelit też z odpadów i z toksyn, więc to jest dość fajna właściwość i sprzyja tym samym lepszemu wchłanianiu składników odżywczych, dlatego że jak wiecie, ściągniecie te złogi ze ściany jelit, które są tam poprzeklejane bardzo mocno, no to automatycznie jelita mają większą możliwość przyswajania składników odżywczych, dlatego że pamiętajcie, że w naszych jelitach nie jest tak, że w każdej części wchłania się wszystko w ten sam sposób. Jelita mają odpowiednie miejsca, gdzie dana witamina czy dany minerał się wchłania. Jeżeli te miejsca są, że tak powiem, utkane, no to będziemy mieć niedobory naszych składników odżywczych różnych, tak? W zależności od tego, gdzie te złogi nam mamy ulokowane. Jeżeli złogi mamy w całych jelitach, no to problem mamy głębszy, dlatego że mimo tego, że nawet przejdziemy na zdrową dietę, a nie wyczyścimy tych jelit, no to moi kochani, złogi zostaną, więc dalej te składniki odżywcze, mimo najlepszej jakości, po prostu nie będą się Wam wchłaniać. Więc to jest bardzo ważne, żeby te jelita po prostu czyścić regularnie. No i jeżeli chodzi o tą błonnik nierozpuszczalny, to on też sprzyja tej perystaltyce jelit, no nie mogę. Nie mogę tego zawsze wypowiedzieć. Sprzyja temu, żeby ta żywność się przemieszczała szybciej i nie zalegała w jelitach. Tym samym po prostu nie gniła tam w środku, tak? No i sprzyja wchłanianiu substancji odżywczych. I jeżeli chodzi o same otręby ryżowe, to one w ogóle mają też właściwości bardzo fajne, bo zawierają witaminy z grupy B, z grupy E, z grupy K. Oprócz tego w tych otrębach ryżowych znajdziecie i selen, i żelazo, i sód, i cynk, i magnez, i cholinę, i wiele, wiele innych substancji. Oprócz tego właśnie otręby mają takie działanie absorbujące toksyny, ściągające nadmiar złego cholesterolu i właśnie też działają oczyszczająco i na żołądek, i na jelita, więc bardzo to wpływa fajnie na organizm i zapobiega między innymi zaparciom, zapobiega zapaleniom śluzówki jelit, co jest też dość istotne, no i hemoroidom, więc jeżeli ktoś ma problemy z hemoroidami, no to też warto sobie sięgnąć po hejfiber. I kolejnym składnikiem właśnie jest ta nasza glutamina, nie glutaminian sodu. Glutaminian sodu to jest właśnie substancja szkodliwa, która jest dodawana do chociażby rosołków i tego typu podobnych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o glutaminę, glutamina to jest aminokwas, który uczestniczy w syntezie białka, więc sprzyja temu, żeby jeżeli nasze jelita są bardzo zniszczone, dziurawe, żeby te jelita zaczęły się odbudowywać. Oprócz tego pomaga chronić błonę śluzową naszego przewodu pokarmowego i przywrócić jej właśnie integralność. No i moi kochani, bardzo fajnie właśnie glutamina wpływa w przypadku chociażby jelita drażliwego, gdzie to też jest związane właśnie ze stanem zapalnym jelit i pojawiają się bardzo często zaparcia na zmiany z biegunkami i różne tego typu wariacje, więc warto sobie sięgnąć po hejfiber, bo tamtej glutaminy jest dość dużo, więc tej substancji odbudowującej jelit, po prostu jelita jest sporo, więc jest szansa na to, żeby te jelita zaczęły się po prostu goić, tak? No i kolejna rzecz to jest sok z aloesu. I co on takiego robi? Przede wszystkim aktywuje układ odpornościowy, bo aloes ma takie działanie przeciwzapalne i jeżeli mamy jelita w stanie zapalnym, to aloes takie rzeczy będzie po prostu łagodził. Będzie łagodził stany zapalne.
Oprócz tego ma takie działanie łagodnie przeczyszczające, co sprzyja właśnie usuwaniu między innymi toksyn z organizmu, tak? Czyli jeżeli też ktoś ma bardzo mocne zaparcie, to warto sobie po prostu sięgnąć po ten środek, tak? No i aloes ma też takie działanie chroniące śluzówkę całego układu pokarmowego i też jelit, tak. Poprawia motorykę jelit też i sprzyja właśnie budowaniu tej właściwej flory mikroflory jelitowej, tak. Więc warto sobie to zastosować. I kolejny bardzo ciekawy składnik to są jagody Akai. I jagody Akai, moi kochani, są uznawane za owoce młodości. I bardzo często są dodawane do dobrej jakości naturalnych kosmetyków, ale nie tylko naturalnych, ale tutaj w Happy Berze mamy właśnie wyciąg z jagód Akai. I co one robią? No właśnie wpływają na utrzymanie właśnie dobrej kondycji organizmu. Bardzo dobrze wpływają na układ krwionośny też, oprócz tego, że wpływają fajnie na układ pokarmowy. No i jagody Akai zawierają takie bardzo unikalne antyoksydanty, które pozwalają właśnie usuwać wolne rodniki między innymi z naszego organizmu, tak? No i też ma takie działanie wspomagające utrzymanie prawidłowej wagi naszego organizmu. No i kolejnym składnikiem to jest śliwka. Nasza poczciwa śliwka i ona jest właśnie bogata we włókna pokarmowe, między innymi pektynę. Zawiera też bardzo dużo składników odżywczych, między innymi właśnie to jest potas, fosfor, magnez, żelazo, witaminy różne, kwasy organiczne. Z kwasów organicznych to jest między innymi jabłkowy, cytrynowy kwas. I jeżeli chodzi o też składniki minerałowe, to w mniejszej dawce znajdzie się tam też i bor, i mangan, tak? I miedź, i cynk, ale też nikiel i chrom, więc chrom też ma dość duże znaczenie w przypadku właśnie odchudzania, a mangan z kolei też, dlatego że on aktywuje produkcję przez czustkę naszych własnych enzymów trawiennych, więc jeżeli ktoś ma problem z tym, że tych enzymów ma za mało, bądź ta czustka nie pracuje tak, jak należy, to też mangan jest bardzo istotny, tak? No i jeżeli chodzi o działanie śliwki, to też ma łagodne działanie przeczyszczające, sprzyja właśnie skutecznemu oczyszczaniu organizmu. Oprócz tego wspomaga fajnie wątrobę, obniża cholesterol, pomaga normalizować właśnie ten poziom cholesterolu, ale też ma takie dość ciekawe działanie, że usuwa nadmiar wody i nadmiar soli z naszego organizmu, więc jeżeli mamy też nadmiar sodu, to też wiecie, że to nie jest też za dobrze, tak? Czyli wszystko musi być w odpowiednich proporcjach. To jest bardzo, bardzo istotne. No i teraz, jeżeli chodzi o High Fibera, to on zawiera wszystkie składniki naturalne na bazie właśnie tych substancji, o których Wam powiedziałam. Też, jeżeli chodzi o naturalne aromaty, to znajdziecie tam aromat porzeczki, wiśni, borówki czarnej też między innymi, tak? No i jeżeli chodzi o jego walory smakowe, to naprawdę ma bardzo przyjemny smak. Poprawia trawienie, więc ogólne zdrowie, chroni żołądek, jelita przed podrażnieniami, w związku z tym, że zawiera między innymi glutaminę czy ten właśnie aloes. Szybki i łatwy w przygotowaniu i pomaga kontrolować masę ciała, w związku z tym, że zmniejsza uczucie sytości. Jeżeli chodzi o połączenia High Fibera, to można go stosować od czasu do czasu, po prostu uzupełniając sobie błonnik. Jeżeli ta nasza dieta jest dość uboga w ten składnik, więc warto sobie go podpijać od czasu do czasu. Natomiast jeżeli chodzi o takie zastosowanie, to przy odchudzaniu można dołączyć na przykład do niego karnitynę, można dołączyć BioShape, dużo wody, dużo ruchu i też to nam wpłynie fajnie na obniżenie masy ciała i też będzie przydatny w procesie oczyszczania jelit i można go zastosować
tak zwanej mini kolowadzie w różnych połączeniach. I wtedy można sobie albo skorzystać z Glinki, albo właśnie z High Fiber i do tego dołączyć albo Lux Max, albo Cascara Sacrada i po prostu wyczyścić te nasze jelita ze złogów. Można sobie do tego dołożyć głodówkę, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, to niekoniecznie musi, tak? Ale też High Fiber można zastosować w przypadku kolowady, jeżeli robimy ten głęboki program oczyszczający jelit, to też warto sobie sięgnąć po High Fiber na przykład na głodówce, żeby wzmocnić ten efekt oczyszczania tych substancji toksycznych. No i jeżeli chodzi o odbudowę jelit, z uwagi na to, że High Fiber zawiera właśnie tą glutaminę, czyli ten aminokwas, który działa odbudowująco, to wtedy, jeżeli mamy na przykład jelita w stanie zapalnym, też warto sobie dołączyć substancję jakąś przeciwzapalną, typu na przykład czarny orzech albo koci pazur, albo koral buldogrod, w zależności od tego, jakie tam mamy problemy z tymi jelitami. Można dołączyć właśnie High Fiber z uwagi na to, że posiada tą glutaminę między innymi w sobie. Można do tego dołączyć Protivity, które jest też dobrym białkiem, albo spirulinę czy chlorellę, która też jest dobrym białkiem. I wtedy po prostu jelita będą miały wszystkie składniki odżywcze, które są potrzebne do załatania wszystkich tych niedoskonałości, jeżeli te jelita mamy nieszczelne czy jakiś tam problem w budowie jelit jest. I to tak króciutko, moi drodzy, na temat High Fibera i na koniec właśnie jedna szklanka to jest zaledwie 25 kalorii, więc, że tak powiem, można się bezkarnie nim opijać. Stosujcie go, ja go stosuję też na co dzień, bardzo go lubię. Bardzo często sobie robię zamiast kolacji taki koktajl na noc i wtedy bardzo fajnie jelita pracują w nocy i zaraz rano nie mam problemu, że tak powiem, z pójściem do toalety. Więc polecam go Wam serdecznie. U mnie stoi na półce pod ręką zawsze w kuchni. Jak mam ochotę, to po prostu sobie go robię i przy wszystkich tych kuracjach oczyszczających po prostu go stosuję, uzupełniając wszystkie pozostałe składniki, które używam do konkretnego etapu. Więc polecam go Wam serdecznie. Stosujcie High Fiber. Ma, jak widzicie, bardzo dużo ciekawych właściwości. Warto sięgać po niego, warto z niego korzystać. Zachęcam Was do tego. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę.